Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Bardzo spodobał wam się Zigu Zigule, dlatego dzisiaj pokażę wam kolejny genialny cover. Ja zrobię mały wstęp, podziękuję Dobrawie za filmik, a ty powoli odstawisz jedzenie. Dobry cover ma w sobie kilka ważnych cech. Im młodszy wokalista, tym bardziej rozbraja nas jego śpiew. Druga sprawa to głos. Let it go! And I'll rise like the break of the... Jak widzicie, to nie jest źle, chłopiec przed mutacją daje radę. Let it go. Ostatnią najistotniejszą sprawą w coverach jest interpretacja słów, dlatego ten filmik oceniam jako jeden z najlepszych. Let it go. And I'll rise like the break of the... Let it go. Go. Tak jak śpiewał Let it go, w końcu ją uwolnił. Go. Chociaż sam nie wiem, czy w oryginale właśnie o to chodziło. Ale właśnie w tym jest magia coverów, w usewnętrznianiu się. Jeżeli wrzucił ten film, to znaczy, że jest zadowolony z siebie, no i my też. Czekamy na kolejne covery, bo ten gość ma potencjał i może nam jeszcze wiele pokazać. Let it go. Go. Kolejny film, który dołącza do klasycznej już scenerii ojca, syna i ślizgawki. On już ma trochę lat, ale po wcześniejszych filmikach obiega ponownie internet, przez co Milena i Gosia go wysłały, a ja muszę go pokazać. Careful. No, no, don't jump, Edward. Don't jump. You hurt yourself. Brytyjski spokój mnie przeraża. No, no, don't jump, Edward. Don't jump. Twój syn właśnie chce sobie zrobić krzywdę, a ty ze spokojem. Nie skacz, zrobisz sobie krzywdę, Edwardzie. Yourself. Widzisz, mówiłem, połamałeś się, a teraz będziesz jeździć na wózku całe życie. Oczywiście jest i druga wersja, gdzie za tymi spokojnymi słowami kryje się chytry plan. Edwardzie, nie skacz, zrobisz sobie krzywdę, połamiesz się. Yourself. I to bym zrozumiał, bo ojciec, głowa rodziny, musi też zapewnić dobry hit, aby mieć co pokazywać rodzinie. Poza tym, jak mówi nasza przewodnia piosenka odcinka, let it go! Let it go! Go! Na koniec czas na Afrykę. Są jeszcze plemiona w Afryce, które zatrzymały się w prehistorii i polują, mając samą dzidę. Wyobrażasz sobie, że to trudne. Problem staje się większy, gdy widzisz coś takiego. Właśnie obiad spieprzył ci na guźcu, a ty masz tylko dzidę i idziesz na piechotę. W ostatnim odcinku mówiłem wam trochę o ewolucji i o tym, że niektóre gatunki szybciej się rozwijają. Tu macie kolejne potwierdzenie. W takim tempie to za kilkadziesiąt lat to małpy będą polować na ludzi w Afryce i nie będą ich gonić na piechotę. Ewolucja niestety jest nieubłagana. To tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, zalajkuj, skomentuj. Przede wszystkim subskrybuj. My się widzimy codziennie na Facebooku i już w czwartek. Hej. Ewolucja to coś, co ciebie, Jasiek, nie dotyczy, bo dalej srasz pod kuwetą.